Kręcimy sobie taką scenę, jest wspaniale, pięknie, erotycznie, słońce świeci, morze szumi i nagle idzie taka burza z tornado, zresztą jest sfilmowane gdzieś na moim Instagramie, można jeszcze znaleźć, tornado, które schodzi na wodzie i my pędzący razem z aktorami, z ekipą i te ryby, które pływały wokół nas, musiały spłynąć wcześniej na ląd, bo była szansa, że nie dopłyną. No były, no to wtedy pamiętam, jak zeszłam z jachtu, z... Are you lost, baby boy? Something is going on here? Yeah. No, sorry, just... who are you? Where are we? You have to go, there is a door. It's the premiere of the movie? So, I want to say hi to the camera, sorry. Who are you? Maybe you just call me, maybe you give guy me a number. Who came you... Just... But you look good. Can I have your number? Yeah, of course. But I don't have a pen. I have a pen. Show me. Yeah. Thank you, Miki. I love you. O czym rozmawialiśmy? No to może troszeczkę zmienimy temat teraz, bo fajne pojawił nam się tak główny aktor. To pytanie właśnie, jak on został wybrany? I czy to jest twój taki wymarzony główny aktor? No jest wymarzony, jeżeli ma być szczera, tak. Ma, co będziecie mogli zobaczyć w filmie, ma, jeżeli chodzi o Fizis, no sama powiedz. Poprawiłabyś coś w nim? Nie. No bo taki miał być Massimo. On miał wejść i po prostu zawładnąć kobietami, bo tak zawładnął Massimo Lauro. I myślę, że Michele był jedynym słusznym wyborem, a z dnia na dzień na planie zdjęciowym przekonywałam się i dziękowałam mu na koniec każdego dnia, mówiąc mu, że jesteś moim spełnieniem marzeń, bo autentycznie Michele Morrone jest spełnieniem moich marzeń jako Massimo. Od początku wiedziałaś, że to jest ten aktor? Od początku wiedziałam, że to jest ten aktor, kiedy go spotkałam, bo mieliśmy jeszcze, oglądałam jeszcze innych aktorów, ale oni nie mieli tego czegoś. Mi ciężko było wytłumaczyć produkcji, czego ja szukam. Ja mówię, słuchajcie, jak ja zobaczę tego chłopa, który mi się tam powiedzmy spodoba, to ja będę wiedziała, że to jest on. I kiedy Michele zdjął te okulary, to jest to właśnie, co ja mówiłam. To mnie sparaliżowało. Mówię, o kurde, no skoro ktoś jest w stanie sparaliżować Lipińską, no to jest w stanie też sparaliżować miliony Polek. No i jak on jeszcze zacytował ten kawałek scenariusza Are you lost, baby girl? Myślę sobie, o Boże, jestem zgubiona bardzo, jestem zgubiona i nie odnajdę się przez najbliższe 3 lata. Także, no robi robotę.